Bad Boys w zastawie jest. Olimpia Okrzeja jest. Kujawiak Stanin jest. Czas na Unię Krzywda. O! To się knoruje. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, dzisiaj Unia Krzywda. Czwarta od końca drużyna w lidze, bo taką już przyjęliśmy kolejność, że idziemy od końca. Ja nazywam się Adrian Gajda i dzisiaj podsumujemy sobie osiągnięcia kolejnej, drugiej drużyny z gminy Krzywda. Zaczynajmy! Unia Krzywda. 14 punktów po 13 meczach. Średnia to delikatnie ponad 1 punkt na mecz. Średnio? Średnio. 4 zwycięstwa, 2 remisy, 7 porażek. Średnio? Słabo. 19 bramek strzelonych, 20 straconych. Średnio? No w porównaniu do poprzednich drużyn o niebo lepiej. Unia Krzywda mecz w ramach pierwszej kolejki rozegrała 11 listopada przeciwko Tytanowi Wisznice w Wisznicach, którego musieli uznać wyższość. Gospodarze wygrali 4-0. Już na trzecią kolejkę przypadły derby gminy. Unia kontra Olimpia, jakby ktoś nie wiedział, które pozostały bez rozstrzygnięcia po bramkowym remisie. Ten klub swój pierwszy mecz wygrał dopiero w piątej kolejce, kiedy przyszło im się mierzyć z Lutnią Piszczac, która swoją drogą miała tragiczny początek. Najwyższe ich zwycięstwo zostało odnotowane w meczu z Bad Boys w zastawie, które Unia rozbiła aż 4-0. Najwyższa porażka, jaką odnieśli natomiast, to starcie z ŁKS-em Łazy. Polegli wtedy 2-4. Ostatnią kolejkę wygrali i to nie z byle kim. Pokonali wówczas bardzo silną Granicę Terespol. 1-0. W międzyczasie odbyły się również inne derby, jak to nazywają kibice, derby Unii. I po raz kolejny kolejne derby nie dla Unii Krzywda. Unia Żabików okazała się lepsza w tamtym meczu o tylko jedno trafienie. Przejdźmy do statystyk indywidualnych. W statystyce dotyczącej największej ilości minut spędzonych na boisku bierzemy pod uwagę tych zawodników, którzy na murawie przebywali dłużej niż lub równo 1080 minut, a krócej niż lub równo 1170 minut, bo więcej to tak naprawdę chyba się nie da. W tym zestawieniu znajdziemy jedno nazwisko gracza przynależącego do Unii Krzywda – Arkadiusz Białach. Na boisku przez 1149 minut. Bardzo ładny wynik i jedyny w tym klubie, no ale jest się czym pochwalić. Ten sam zawodnik pojawił się również w zbiorze zawodników, którzy w każdym meczu wybiegali w podstawowym składzie, czyli w 13 meczach. Wiedząc, że Arkadiusz ma na koncie 1149 minut i wychodził w każdym z 13 meczów, to daje nam liczbę lekko większą od 88, czyli ten zawodnik na murawie w każdym meczu przebywał, no powiedzmy, 88 minut, czyli prawie w każdym meczu komplet. Większej ilości zawodników Unii w tym zestawieniu nie znajdziemy. Po raz kolejny tylko Białach. A dodam jeszcze tylko, że trener Zbigniew Lamek do wyboru miał 24 zawodników. Jest to o jednego gracza mniej niż w omawianym ostatnio Kujawiaku, ale ta liczba i tak robi wystarczające wrażenie. Trener Unii ma 3 zawodników, których z boiska zdejmował najchętniej, ale za to nie ma ani jednego gracza, którego wpuszczałby na boisko tak samo często, jak zdejmował tych 3. Radosław Wesołowski z murawy był ściągany 7-krotnie. Jakub Gajownik i Patryk Bober nie dokończyli meczu 6 razy. Chodzi tu o zmęczenie, czy może jednak ci zawodnicy tak często nie spełniają oczekiwań trenera? Pewnie któreś z tych. Unia zdobyła 1 bramkę więcej w tej rundzie od Kujawiaka, 6 bramek więcej od Bad Boysów i prawie 2-krotnie więcej bramek od Olimpii Okrzeja. Najlepsi strzelcy Krzywdy, czyli Grzegorz Filip i Damian Nankiewicz, w tym sezonie zdobyli po 4 bramki. Patryk Bober zdobył goli w tym sezonie w liczbie o 1 mniejszej niż jego koledzy. Z 1 bramką na koncie rundę jesienną zakończyli Białach, Chmiel, Cieślak, Dadasiewicz, Gajownik, Kępka, Mazur i Strzyżewski. Mateusz Kępka dodatkowo może doliczyć sobie trafienie samobójcze. Damian Nankiewicz na zdobycie 1 bramki potrzebował średnio 133 minuty. Może nic szczególnego, ale daje mu to miejsce w zestawieniu. Unia Krzywda, można sądzić, nie gra do końca. W końcowych minutach zdołali zdobyć tylko 1 bramkę, co stanowi około 5% wszystkich trafień. Jest to najgorszy wynik w tym zestawieniu. Przejdźmy do kartek. Na początku kartki żółte. Jakub Dadasiewicz był karany 6-krotnie, co w klasyfikacji największej ilości żółtych kartek zdobywanych indywidualnie daje mu 4. miejsce. Tuż za podium, ale ma jeszcze 2,5 sezonu. W częstotliwości zdobywania żółtek jednak nie ma sobie równych.
kartka co 70 minut. Kolejny w tym zestawieniu, Kamil Romaniuk, tę kartkę widywał tylko co 120. A jak spojrzymy na ilość żółtych kartek zdobywanych przez cały zespół, to możemy złapać się za głowę. 37. O 4 kartki więcej niż drugie zestawie. O 24 kartki więcej niż najczyściej grający w tym sezonie Tytan Wisznice. A to brutale. Całe szczęście bronią się trochę, jeśli chodzi o kartki czerwone, choć może nie do końca. 2 czerwa z 22 pokazanych w całej rundzie jesiennej wszystkim klubom zostały przydzielone Unii Krzywda, a zdobywali je Adrian Chmiel i Jakub Dadasiewicz, bo kto inny. Teraz chwila dla Mateusza, który przypomni nam, jaką przyszłość wróżyliśmy Unii Krzywda. Proszę bardzo. Genialny jak na awans Sowicza za klasy sezon w wykonaniu zespołu Unii Krzywda. Ale czy to takie dziwne w przypadku drużyny, która od czasu do czasu gra w czwartej lidze? Być może jeszcze kiedyś zdarzy się tak, że Unia zagrał klasę wyżej, jednak wydaje nam się, że trochę za wcześnie na to. Czwarte albo piąte miejsce będzie bardzo dobrym osiągnięciem w przyszłym sezonie, ale kto wie. Czwarte albo piąte miejsce powinno być w ich zasięgu. No chyba nie tym razem. Chociaż jak tak spojrzymy na tabelę, to do czwartego miejsca tracą 10 punktów, do piątego punktów 9, sporo, ale czy jest to takie niewykonalne? Jedno jest pewne, muszą na pewno próbować, bo co innego im zostało. Awansem na pewno nie mają co się przejmować. I tak prezentuje się 11 drużyna ligi. Jak zaprezentowała się ekipa numer 10? O tym dowiecie się w przyszłym tygodniu. Zapraszam do naszego Facebooka, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.